Babie doły zazdrośnie strzegą swoich tajemnic. Jak wiecie, na torpetowni przy nurkowaniu, podczas nurkowania tydzień temu, dwa tygodnie temu zginął kolejny nurek. Podgrzewa ta atmosferę. Jest to znowuż taki temat do kolejnych tajemnic. Jednak coś w tym jest. Jest coś w tym, czego nie chcą nam władze, ludzie, którzy tym się zajmują, powiedzieć. Co to może być? Co to może być za tajemnica? Czym się kierują właśnie dzisiejsi, nie wiem, włodarze, którym bardzo zależy na tym, żeby tego typu tajemnice nie ujrzały światła dziennego? Może chodzi prozaicznie tylko o to, właśnie o bezpieczeństwo, że ludzie tam nurkują, ludzie tam chodzą, ludzie tam po prostu giną. I teraz na Helu jest dokładnie to samo. Najciekawszy numer, bo byliśmy teraz w jedynym projekcie, który miał być polską elektrownią atomową. Byliśmy w Żarnowcu i tam, słuchajcie, też zginął nurek. I teraz najciekawsze jest to, co popycha tych ludzi do szukania w tak niedostępnych, w tak niebezpiecznych miejscach. Wiem, że teraz w Wałbrzychu, w jednej z kopalni, tak samo doszło do zasypania. I nie wiem, czy ten chłopak zginął, czy został tylko poturbowany. To samo działo się niedawno w podziemiach Zamku Książ. Gdzieś tam przy tej sztolni, to żeśmy ją przy szybie wentylacyjnym, który pokazywałem wam kilka temu, weszli ludzie do środka, jeden gdzieś tam sobie został. W Ludwikowicach Kłodzkich. Teraz podczas, no tu troszeczkę też ponoszę winy, bo podsycam niepotrzebnie tą ciekawość, buduję tą sensację. Młodzi ludzie po prostu poszli, też gdzieś tam się któryś zaklinował w tych kanałach. Od razu mówię dla wszystkich poszukiwaczy, którzy teraz dopiero się stykają z tematem, że to jest temat bardzo niebezpieczny. Poszukiwacze, poszukiwanie za pomocą neodymy bądź wykrywki też jest bardzo niebezpieczne. Traficie na żelastwo z czasu II wojny światowej, którego nie brakuje. Teraz jest okres sztormowy. Za chwileczkę w sumie się zaczną największe sztormy. I tu na plaży jak zwykle będzie pełno różnego żelastwa. Może teraz jak będziemy właśnie szli, ktoś wam pokaże, że bez detektora też tu można jakieś żelastwo znaleźć. A one się właśnie odsuwa tutaj z tej skarpy. W 1941 roku linia brzegowa, w 5 roku, przepraszam, linia brzegowa sięgała mniej więcej do tego miejsca, w którym ja teraz się znajduję, a nawet niektórzy podają, że jeszcze kawałek dalej. Także te 50 metrów klifu zabrało morze, a w czasie II wojny światowej, po II wojnie światowej, teren był w czasie II wojny światowej teren był ostrzeliwany, po II wojnie światowej Rosjanie na pasu, na tym pasie klifowym mieli zrzutowisko różnego rodzaju śmiecia wojennego po Niemcach. Także tu, w tych klifach, naprawdę dużo, dużo żelastwa się znajduje. Wracając do właśnie tajemnic Babich Dołów. Temat rzeka. Już wielokrotnie właśnie wam o tym mówiłem, wielokrotnie temat wam jakoś przybliżałem, jednak takich tych opowieści, które słyszę coraz częściej. Teraz na Helu kolega opowiadał właśnie, co spotkało jego dziadka, kiedy służył tutaj w jednostce w latach 50. o budowniczych właśnie Gdyni, którzy budowali Gdynię w latach 30. Opowieści właśnie o tych dziwnych kulach ognia. No i później jak powstawały osiedla, takie jak Chylonia, po górze, w momencie kiedy nad Kosakowem pokazywały się ogniste kule, to było z jednej strony ignorowane, a z drugiej strony było to tajemnicą wojskową. Czy dzisiaj się zdarzają takie rzeczy? A nadal często. Bardzo dużo ludzi właśnie fotografując wschody słońca, jest przepięknie, słuchajcie, łapią w obiektywach dziwne obiekty. Tak jak wspomniałem w audycji właśnie z Helu, przypomniał mi się w ogóle tytuł filmu, ten, który nagrałem 8 lat temu, to są dziwne światła nad Helem, Dariusz Kwieciej, możecie sobie to obejrzeć. Jest taki, można powiedzieć, nie tyle, że klub, jak takie zgromadzenie kilku świrów, którzy właśnie zbierają i no, dokumentować się tego nie da. Zbieramy po prostu takie wszystkie te dziwne zdjęcia, te wszystkie dziwne filmy i wychodzi z tego niezła układanka. Do tego ja cały czas z upartością maniaka idę właśnie w ten okultyzm SS. Idę w tą stronę, która jest najmniej wygodna. Dlaczego? Bo się okazuje, że dzisiaj nader często
te organizacje, które niby zostały rozwiązane, ożywają. Na dzień dzisiejszy jest 20 grup, które przynajmniej ja znam na terenie Niemiec, to znaczy nie osobiście, z opowieści i z literatury, dokładnie kultywują to, co w 1945 roku miało się skończyć. Na terenie Rosji, słuchajcie, no, ktoś by powiedział, że nigdy faszyzm się nie odrodzi, a niestety, odradza się. Widziałem obrazki ludzi, którzy walczą na Ukrainie pod znakiem swastyki z jednej i z drugiej strony. Także, czy hydra podnosi łeb, można tak powiedzieć. I teraz właśnie znajduję się w miejscu, które zawsze mnie przyciąga i magnetyzuje. Tu macie ładne panoramę torpedowni za moimi plecami. I to ten klif, który się powolutku, ale nieubłagalnie osuwa do morza. I właśnie jedna z legend jest taka, że za moimi plecami ma znajdować się wlot do podziemnego lotniska na Wawigdołach. Szyby wentylacyjne, które u góry się znajdują, mogą o tym świadczyć. Osunięcie tego klifu postępuje już co najmniej od 20 lat. Mieszka tu na Wawigdołach człowiek, emerytowany wojskowy, który no niesamowite wręcz historie, można powiedzieć szalone jeszcze bardziej niż moje, opowiada na temat tego miejsca. Zaginięcia kilka osób w latach 70., 80., nawet żołnierze błąkali się tu bez sensu gdzieś po tym klifie, nie wiedząc gdzie są, a później odpowiadając na pytania podczas przesłuchań, opowiadają o dziwnych, dużych halach, które znajdują się rzekomo pod morzem. Mało tego, jedna z tych osób opowiadała o dużej hali, która znajduje się pod torpedownią, która jest sucha i oświetlona. Także te historie przyciągają, jednak z drugiej strony odpychają tak zwanych racjonalistów, tych, którzy historię traktują dosłownie od A do Z i bez papierka pisanego przez ich usta nie przejdzie żadna historia. No w pewnym sensie tacy racjonaliści też są potrzebni. Jednak my jako ludzie żyjemy z legend, baśni. Legendy, baśnie, niestworzone historie nas nakręcają. Suche fakty rzadko docierają do naszej świadomości i suchych faktów nie chcemy słuchać. Także historia przekazywana przez szaleńca Dariusza Kwietnia czasami do niektórych trafia, niektórych brzydzi, niektórych odpycha, ale wszystkie te osoby audycję Dariusza Kwietnia oglądają. I teraz taka mała dygresja właśnie na temat tego, co tu się działo w czasie II wojny światowej. Nie wiemy dosłownie nic. Od 1939 roku, jak Niemcy tu stworzyli sobie lotnisko, przez okres II wojny światowej, tak jak mówiłem właśnie na Helu, polski wywiad tu nie działa. Nie ma tu dojścia. Nie wiedzą alianci na temat eksperymentów i doświadczeń prowadzonych nad Zatoką Puską dosłownie nic. Dopiero po II wojnie światowej Rosjanie jako pierwsi zaczynają odkrywać tu tajemnice nazistów. I teraz paradoks, że Amerykanie jeszcze 2 czy 3 lata temu współpracowali z Rosjanami, z rosyjskim wywiadem na temat tego, co działo się w Bałtyku, nad Bałtykiem w czasie II wojny światowej. Wody Bałtyku są płytkie. W zasadzie zwykły samolot zwiadowczy wystarczy do tego, żeby praktycznie wyposażony w odpowiednie urządzenia, sonary bądź jakieś tam inne bajery, jest w stanie prześwietlić całe dno Bałtyku. A przy tej całej naszej technologii nie jesteśmy w stanie namierzyć tego dziwnego obiektu, który przemieszcza się po dnie Bałtyku. Niektórzy twierdzą, że już go tutaj nie ma, że on sobie po prostu wyszedł przez cieśninę na Morze Północne, przez kanał La Manche. Czy to jest możliwe? Nie wiem. I mroczne historie związane z tym obiektem. Oficjalnie eksperymentalne stanowisko, gdzie Niemcy testowali napędy do torped, gdzie testowali prawdopodobnie radar morski, gdzie pracowali nad różnego rodzaju sonarami i eksperymenty prowadzone na ludziach. I teraz właśnie ten temat jest najbardziej drażliwy i ten temat jest najbardziej niewygodne. Eksperymenty, które Niemcy prowadzili właśnie na ludziach. Czemu miały służyć? Co Niemcy chcieli osiągnąć, prowadząc te zbrodnicze eksperymenty? Nie wiem. Dzisiaj wiem, że medycyna korzysta z ich postępów w czasie II wojny światowej.
Wiem, że Mengele był broniony przez jakiegoś tam profesora oksfordzkiego, który twierdził, że dzięki właśnie badaniom nazistów na przestępcach i kryminalistach w Auschwitz doprowadziły do stworzenia różnego rodzaju szczepionek, między innymi właśnie na tyfus, na dur brzuszny, na testowanie różnych medykamentów w Dachau firmy Bayer, między innymi aspiryna, która tam była produkowana, no i oczywiście penicylina, nad którą pracowano w czasie II wojny światowej. I po raz kolejny dotarłem właśnie do nazwy właśnie penicyliny po II wojnie światowej, że mówiono na nią pas. A czym jest pas, to sobie doskonale możecie znaleźć w internecie. Dzisiaj tej nazwy się używa. I dzisiaj w dobie tych wszystkich pandemii, trydemii, tandemii, czy jak je tam jeszcze nazwiemy, okazuje się, że coś takiego już było. Że coś takiego żeśmy przerabiali. I właśnie takie koncerny jak Bayer w czasie II wojny światowej pracowały nad antidotum, nad różnego rodzaju szczepami bakterii, wirusów i innych pochodnych właśnie temu ustrojstw. I teraz medycyna II wojny światowej. Polecałem wam kiedyś tą książkę. Polecam, jeżeli ktoś się do niej ma dostęp, będzie lekko zaskoczony. Ten poradnik medyczny, który często prezentuję, też dzisiaj przedstawia bardzo dużą wartość, już nie tylko historyczną, ale zawierającą dużo znamion właśnie używalności współczesnej. Proszę bardzo, mówiłem, nie trzeba detektora, wystarczy, że z góry coś się stoczy. Pusty? Pusty. Rursko jak... nie, pocisk. Pocisk albo rursko. Trudno wyczuć. Skorodowane. I właśnie w takich kawałkach, słuchajcie, to stacza się to z góry. Tam odpada, albo jacyś detektoryści może troszeczkę pomogli, bo widzę, że tam grzebane u góry było, no a tam znajduje się niezły składzik, także jak się tutaj klify odrywają, ta moręka spada sobie na dół, odkrywa różnego rodzaju żelastwo. No czasami są fajne myki, udało się to znaleźć i Mausera, i Mosina zardzewniałego, samo żelastwo, także no nie to, że polecam, ale jak ktoś ma chwilę czasu, może sobie wyjść na spacer i przy okazji nazbierać jakiegoś żelastwa. Tylko ostrzegam przed neodymą, jest to bardzo niebezpieczne zajęcie, także sam się tym posługiwałem, sam parę razy wyciągnąłem śmierć z czasów II wojny światowej, były to handgranaty, były to miny, także z tym naprawdę nie ma żartów. Ostatnio jak byliśmy we Wrocławiu, poszliśmy na kanały odrzańskie, kolega pancerfausta wyciągnął, no panika, zgłoszone to zostało na policję, przyjechał patrol minerski, okazało się, że to jest powszechne miejsce, gdzie tam się wędkuje i wyciągnięto kilkadziesiąt sztuk takiego żelastwa. Także jeszcze raz przed tym bardzo, bardzo przestrzegam. I teraz kolejne miejsce, które we mnie tak właśnie budzi taką, można powiedzieć, trwogę. To jest dokładnie to miejsce za moimi plecami. Dokładnie to samo tutaj odczuwam, co na Soboniu, jak jestem na Soboniu. Ten strach, te uczucie, że ktoś mnie obserwuje i ten moment tej niepewności, co za chwilę się stanie i ten fizyczny strach, który właśnie podpowiada, taki zwierzęcy, pierwotny, żeby z tego miejsca uciekać. Może to powoduje właśnie wiszący ten klip, że on w każdej chwili może się osunąć, albo te drzemiące zło, jak to dzisiaj mi taki pan, z którym sobie tu spacerowałem, który mi o tym opowiadał, że właśnie tu, w tych klifach drzemie zło. A najwięcej zła jest właśnie tam, w tym obiekcie. Także jest, powiem wam, atmosfera niesamowita i wiele osób, z którymi rozmawiam, bardzo często rozmawiam właśnie na temat Babich Dołów, opisuje mi, wracam właśnie do tego, że opisuje mi te niesamowite zdarzenia, że nawet letnicy, którzy tu przyjeżdżają, czasami nocując na plaży, widzą dziwne światła, słyszą dziwne głosy, ale wiadomo, to jest lato, są turyści, pełno ludzi tu łazi. I teraz słuchajcie, jestem na plaży zupełnie sam. Nie ma nikogo. Z jednej, ani z drugiej strony. Płot jednostki od klifu jest jakieś 20-30 metrów.
A cały czas tu słychać kogoś, że ktoś łazi. Słychać normalnie te echo, nie wiem, czy to jest echo, czy to jest faktycznie tylko w mojej wyobraźni i w mojej głowie, ale bardzo wyraźnie słychać, że ktoś tu jest. Podszedłem kawałek, na chwilę wyłączyłem kamerę. Tam akurat nie by było ciężko się wdrapywać i odnagrywać jednocześnie. Słuchajcie, tam nikogo nie ma. I teraz właśnie te doznania. Czy człowiek wariuje, czy to podświadomość nasza wytwarza właśnie takie obrazy, czy to są... O, tam u góry buszowali i zrzucili na dół kawał blachy stalowej. Przypuszczam, że to jest jedna z wielu płyt pojazdu, który u góry był. Być może, że to jest... Chyba tak. To może być jedna z płyt pancernych, która była na tym samochodzie. Jest nitowany albo fragment jakiegoś kutra. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie. A właśnie tam zdradzę jeszcze poszukiwaczom, że tam dokładnie w tej wyrwie kawałek u góry znajduje się bunkier. Tam można znaleźć sporo amunicji przeciwlotniczej. Także no, nie zachęcam, nie polecam, ale pokazuję jako ciekawostkę. Teraz wracając do tematu II wojny światowej. Tego, co robili właśnie Niemcy w obozach koncentracyjnych i te bestialstwo, które dzisiaj panuje na Ukrainie. To, co wyrabiają Rosjanie z Ukraińcami, jest porównywalne. Ta przemoc, która gdzieś tam się właśnie odradza na Ukrainie, to jest dopiero początek, przypuszczam, tego, co nastąpi i spotka ludzkość w niedalekiej przyszłości. Nie jest to czarno widzenie, nie jest to czarno krakanie. Jednak patrząc na znaki na niebie, na ziemi, zmiany pogodowe, które teraz, no sami widzicie, no tego już się nie da po prostu przeskoczyć. Jest dzisiaj 28 grudzień, słuchajcie, jest 10 stopni ciepła. Jestem na plaży, słuchajcie, w Babich Dołach, no tam paru szaleńców przed chwileczką widziałem, się kąpało, ale tu jest cieplutko, czuć właśnie od północy idące, słuchaj, fale ciepła i to jest na dzień dzisiejszy po prostu niespotykane, to jest wręcz coś niesamowitego. Nie pamiętam, jak długo żyję, nie pamiętam czegoś takiego, żeby właśnie na plaży o tej porze było tak ciepło. I teraz zmiany pogodowe, o których właśnie mówiłem, które prognozowali, które gdzieś tam Niemcy sobie w latach 40. przewidywali, że coś takiego może nastąpić właśnie w 2000. Dzień dobry, proszę bardzo. Jest kolejny taki śmiały, który sobie rano buduje kondycję. I 30-40 lat po wojnie okazuje się, że ich prognozy na lata 70. okazywały się trafne. I teraz mamy 2022 rok i okazuje się, że przewidywania właśnie meteorologów niemieckich, to znaczy nawet nie prognozowanie, to można powiedzieć, że wieszczenie z fusów, czytanie z psich kiszek naprowadziło Niemców na to, że właśnie lata 2021 wieku będą pełne anomalii i zmian pogodowych. To, co teraz się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ostatnio powiedziałem, że to jest jedna, druga bądź trzecia strona używa systemu broni meteorologicznej. Zwróćcie uwagę, co dzieje się na Tajwanie, co wyrabia Korea, co wyrabiają Chiny. No i oby moje słowa obróciły się w niwiecz. Bałkany niedługo staną znowu w ogniu. To, co dzieje się w Serbii, to, co dzieje się w Chorwacji, znowu nosi znamiona eskalacji nienawiści. Kiedyś pokazywałem wam materiał dotyczący jednego z największych obozów koncentracyjnych, o którym się praktycznie nie wspomina, który był na terenie byłej Jugosławii. I okolice Mitrowicy, gdzie w latach 90. dokonywano niesamowitych czystek i zbrodni na ludziach. To, co dzieje się w krajach afrykańskich,
dla mnie jest po prostu niewyobrażalne. Ta przemoc i ta agresja, która właśnie w ludziach narasta z każdym dniem, jest coraz większa. I teraz, jak ktoś tam sobie czytał przepowiednie, ktoś tam czytał sobie jakieś tam Nostradamusy, jak ja to powiem, będzie wiedział, że czas czasów właśnie nadchodzi, że żyjemy w momencie, kiedy, no nie wiem, brak mi słów, nie wiem jak to w słowa ubrać, żeby to jakoś dramatycznie nie zabrzmiało, ale niestety doprowadziliśmy ludzkość i każdy z nas ma w tym winę. Ja, ty, każdy z nas ponosi za to odpowiedzialność, za sytuację, która teraz właśnie występuje. Dowody, w zasadzie nie tyle dowody, jak ostrzeżenia, możemy znajdować właśnie w takich obiektach. Powinniśmy z tego wyciągać wnioski. Powinniśmy być mądrzejsi, powinniśmy być przygotowani na to, co nadchodzi, a nie nurzać się w beznadziejnym konsumpcjonizmie, który do czego nas doprowadził, który nas doprowadza na skalę ruiny. Słuchajcie, na początku tej wojny, to był chyba kwiecień, tak, w kwietniu, byłem na Ukrainie. Widziałem to, co się dzieje. Widziałem ten eksodus. Później w lipcu, w sierpniu przywoziłem do Polski kilkanaście osób. Ktoś mnie poprosił o pomoc. I teraz te same osoby, które przyjechały, one wróciły tam. Czasami rozmawiamy przez telefon, czasami mam tam z nimi kontakt. To, co mi opisują właśnie z okolic Krematorska, to, co mi opisują z okolic Chersonia, no przechodzi ludzkie pojęcie. To jest, tamte tereny wyglądają tak jak Warszawa po powstaniu. Tam są zrównane całe miasta, tam są zrównane całe wsie i są gigantyczne, słuchajcie, połacie, gdzie ludzi nie ma. Zostali albo wymordowani, albo wysiedleni. I teraz to jest takie preludium tego, co może nastąpić. Ja się powtarzam, ja wiem, że ja się powtarzam, wiem, że wielokrotnie mówię o tym samym. Ja pitolę o tym praktycznie, słuchajcie, od dziecka. Moja psychika pod tym względem jest wypaczona. No to jest chore, żeby dorosły facet, 55-letni, pitolił właśnie takie głupoty, żeby opowiadał o takich rzeczach, tylko że to jest przerażające, że ja o tym pitolę od dziecka. Mówię o tym podziemnym świecie, mówię o tych kazamatach, mówię o Soboniu, mówię o podziemnym, gigantycznym kompleksie, który gdzieś tam pochłaniał istoty ludzkie. I teraz, oglądając telewizję, oglądając internet, traficie na materiały z całego świata, które mówią dokładnie o tym samym. Mówią o zabójczych lasach, mówią o zabójczej dżungli, w której wytworzyły się mikroby, gdzie człowiek nie ma prawa wejść, bo od razu go to zabije. Teraz widziałem jakiś tam program o polskich poszukiwaczach, o archeologach, którzy jeżdżą po całym świecie i plądrują groby. Opowiadają o różnego rodzaju klątwach, które ich spotykają. I teraz, czy takie małe podwóreczko Dariusza Kwietnia, zwane moim Rize, inną rzeczywistością, ma coś powiązanego z piramidami w Jugosławii, z piramidami egipskimi, bądź Machu Picchu, Peru. Ano się okazuje, że ma tajemnice mówiące o istotach żyjącymi pod ziemią. W Australii aborygeni, przyjaciela z podziemi, nazywają Eunanaki. I teraz szaleństwo totalne, totalna głupota. Przypuszczam raczej, że nie. I tu jest właśnie miejscowa, którą nawet miejscowi, którzy tu sobie mieszkają od zawsze, nazywają czarcią plażą. No, w żadnym przewodniku tego nie znajdziecie. Tu trzeba pogadać sobie z kimś, kto tu na Babich Dołach sobie się wychował, sobie tu mieszka. Używają właśnie takiego określenia. Klimacik naprawdę jest niesamowity. I teraz mam okazję w sumie. Tak się złożyło, że dzięki temu, że znam pana Darka z internetu, jestem do niego łudząco podobny, bardzo łatwo nawiązuję kontakty. Ludzie sami mnie zaczepiają i rozmawiamy sobie właśnie na te tematy. Teraz, idąc sobie tam na wprost, doszedłbym do miejscowości Mechelinki. Posada poławiaczy krewetek, bo nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że przed II wojną światową krewetki w Bałtyku były tak popularne, że je po prostu odławiano.
osada poławiaczy Fok i w czasie II wojny światowej też małe, doświadczalne stanowisko niemieckie, niektórzy mówią artylerii, inni mówią, że tam stały tylko kutry. No i zamknięta miejscowość, właśnie ten pas między Mechelinkami przez Kosakowo tu do Babich Dołów. Tutaj praktycznie nie miał nikt dojścia. I opowieści po II wojnie światowej, no i dawno tego nie znalazłem. O. Nie będę tego rozbijał, ale tym jak się rzuci, to to rozpada się na takie małe kryształki. O Jezu, prawie się rozleciało. O kurde. Rozpada się na takie malutkie kryształki, tak jak opowiadałem wam kiedyś o archiwum kryształowym z Głuszycy, które właśnie się rzucało. One się tak, one były ze szkła, tamte pałeczki. One były szklane, one się tak rozpadały, wyglądały jak ziarka ryżu. Później dowiedziałem się, że to może być fragment kryształowego archiwum. Tylko, że to, co teraz znalazłem, jest czarne. O, a jesteśmy bardzo blisko miejsca, właśnie do którego dzisiaj chciałem was przeprowadzić. Pokazywałem wam już kilkokrotnie to miejsce. Jednak... O kurde. Kolejny. Pokazywałem wam to miejsce, jest to droga, można powiedzieć, pod lotnisko, którą można się dostać i to jest właśnie niby ten kanał ewakuacyjny, który prowadzi pod jednostkę. Jest to ten słynny wąwóz, którym Niemcy dostawali się do wewnątrz pod lotnisko i niezauważenie się stąd wydostawali. Z tym miejscem też jest związane kilkadziesiąt fantastycznych opowieści o ludziach, którzy tam chodzili, już nigdy nie wracali. Też tu ludzie chodzący w poszukiwaniu tego jak ja, bursztynów, belemitów i innych cudów, niewidów, widywali ludzi w pasiakach. Ludzi, którzy gdzieś właśnie tu chodzili i potem ślad po nich ginął. Zobaczymy, że mi dzisiaj ochrona stąd ścignie. Dobra, można iść dalej. O, i tak to wygląda. Ludzie, którzy tu przyjeżdżają latem, nie zapuszczają się tu. Przeważnie tu płynie wartki strumień, na dnie którego można znaleźć no, fajne fanciki czasami. I teraz miejsce na pewno, naprawdę budzi grozę. Kto rozpozna, ma 100 punktów. Co to jest? A no właśnie, to są te betonowe, słynne niemieckie bomby. No, to by była gratka. No. Nie wiem, jak to tam widzicie. Ponoć jak umiała uderzać, nie wiem czy one były kiedyś w użyciu, czy nie. Bardzo dużo szkody czyniły, nie wybuchając, tylko własnym ciężarem uderzając w jakimś obiekt. Czy to jest prawda? W działaniu nigdy nie widziałem czegoś takiego, tylko znam z opowieści i wam prezentuję. Także może coś jeszcze fajnego się tu znajdzie. I teraz klimat tej rzeki, tego Babiego Jaru. To nie jest ten słynny Babi Jar, o którym możecie w książkach poczytać. Jest to miejsce stworzone sztucznie przez użytkowników lotniska na Babich Dołach. Jest to miejscówka, którą trzeba będzie chyba zaraz opuścić. Przypuszczam chyba, że tak. Ale może uda się dojść do samego końca. I właśnie wracając do tych dziwnych historii, słuchajcie, idąc tędy, autentycznie gęsia skóra
na plecach. Jestem taki zdziwiony troszeczkę, że jest bardzo duży poziom wody. Lało przez kilka dni, a tu nie płynie ani kropla. Widać, że jeszcze parę dni temu woda tędy płynęła, bo piasek jest niezabrudzony i po ułożeniu liści widać, że one jeszcze nie przeschły, że dosyć wartki nurt tutaj był. I teraz zwróćcie uwagę na ukształtowanie. O, dochodzimy do miejsca, które chcę wam właśnie pokazać. Opowieści, jeszcze raz opowieści, legendy. Jeden z mieszkańców Oksywia opowiadał mi, że jako dziecko w latach 70. z bratem tu właśnie przychodzili. Był tu wielki metalowy krąg, wielki metalowy, znaczy metalowy, betonowy okrąg, który był wejściem do podziemnego świata. Te ruinki o czymś na pewno świadczą. Nie jest to przypadkowe, że one tu się znalazły. Takich zbiorników jak ten, który tutaj wypłukała woda, pamiętam, swojego czasu było tu więcej, jednak z czasem one zostały przez saperów zniszczone i jest ich los nieznany. Tam widzicie fragment tego betonowego kręgu i właśnie w tym miejscu miało się znajdować to mityczne wejście pod lotnisko na Babich Dołach. Dzisiaj jest to traktowane jako ściek i wysypisko śmieci. No powiem wam, klimacik niesamowity. No i zaczyna się coraz więcej żelastwa. Tylko dwa razy dzisiaj mi mówili, żebym tu na ochronę uważał. Właśnie nie wiem, czy to jest szczerzone, czy nie jest szczerzone. Takie beczki ze smołą, słuchajcie, swojego czasu nie odpuszczałem. Od razu je łykałem. Roztapialiśmy smołę i w środku żeśmy znajdowali przeróżne fanty. No i być może, że ten łuk, to jest, widziałem go już wielokrotnie, tak się zastanawiałem, do czego on może służyć, co to może być. No i tak dzisiaj się właśnie nasłuchałem na ten temat, co to ewentualnie może być, do czego może służyć. No tutaj raj dla detektorystów. Ostatni raz jak tu byłem, słuchajcie, 2 lata temu, to nie można było tutaj wejść z tego powodu, że woda takim wartkim strumieniem płynęła, że wejście tu było po prostu niemożliwe. No powiem wam, że idę pierwszy raz suchą nogą w tym miejscu. No i już jesteśmy w sumie na terenie jednostki. Ciekawe. Bo płot po prawej i po lewej stronie już minąłem. No i tak się właśnie tworzy legendę i przygodę. I wracając właśnie do jednej z opowieści z 42 roku w Gdyni, wtedy był chyba Göring, właśnie był w Gotenhafen. Tam budowano na Oksywiu, o kurde, masakra, no ja się gdzieś pierdzielę, no tu jest bagno, czyli woda płynęła niedawno. No kurde, nie dojdę dalej chyba, bo jest zbyt brzęsko. No powiem wam, jeszcze nigdy tak daleko nie doszedłem.
I właśnie podczas tej wizyty Göring był świadkiem testowania bądź przelotu tych ognistych kul nad Gdynią. Widział to, obserwował i był bardzo ponoć zadowolony. Słychać już hamownie, słychać helikoptery. Grubo. No, zobaczymy. Pójdę jeszcze dalej kawałek. No, nie spodziewałem się, że dzisiaj taka wycieczka będzie. Chciałem dojść. W zasadzie można było zawsze dochodzić tam do tych silosów. O kurde. Ale błocko. Teraz no sam jestem ciekawy. Słuchajcie, jest ten element takiego. No tak. Element tego takiego podniecenia. No to ciekawe, gdzie wyjdę i czy się uda ten film potem wrzucić. Bo już kiedyś miałem taką sytuację, że gdzieś wlazłem, zatrzymała mnie żandarmeria wojskowa i musiałem film wykasować. No i tu się pokazuje, że tu woda stała. No nie wierzę, że to jest obiekt chroniony. A nie, widzę fragmenty ogrodzenia. Ogrodzenie jest zdemontowane. Czyżby przesunęli płot jednostki? Coraz więcej żelastwa i umocnień. Tu znajdowały się kiedyś schrony. Stanowiska strzeleckie w sumie tu były. To był mur odgradzający plażę od wejścia na jednostkę. Tutaj już lisie nory się zaczynają. O. Do tak zwanej kołowanki, stąd jest jakieś 150 metrów. I takie rury prowadzą właśnie pod jednostkę. Jesteśmy u tak zwanego źródełka. Proszę bardzo, jak pięknie rozprute. Także doszliśmy do źródełka. Także tu użyto materiałów wybuchowych. Widzicie, jakiego rodzaju, do zniszczenia tego stanowiska, które tu było. Dalej nie będę szedł, bo dalej to już jest teren zamknięty. Nie będę ryzykował, że jakaś wełniana istota zaraz poleci do najbliższej prokuratury z donosem. Także wracając do właśnie historii z lat 40. Te miejsca były, no jak to powiedzieć, miejscami naznaczonymi klątwą. Masa osób, które właśnie mieszka tutaj w Kosakowie, w Mostach, w Wirach, to opowiadają